Tak, jesteśmy wszyscy zadowoleni. Tak. Oliwia bardzo gotowa? Gotowa. Pamiętasz nazwisko? Paweł gotowy? Tak. A bo to byli, czyli rozmowy niewyreżyserowane. Będę odpowiadać. Naszym Państwa gościem jest Oliwia Migoń. Nie przekręciłem nazwiska. Nie, bardzo dobrze. Nasza rodzima artystka, aktorka, muzyk. Czy nie, zawodowa. Śpiewaczka. Śpiewacz. Nie, no ale jak gra na skrzypcach i śpiewa, to muzyk, tak? Multiinstrumentalistka. I teraz bo gra, jeszcze obiecany jeszcze dzyngs, tak? Prawda? Znana z tego, że występowała przy największych sławach, przy najwspanialszych aktorach, już gwiazda serialu na dobre i na złe. Jak tak, kurczę, czuję się naprawdę teraz jakoś tak wyróżniona. No, bo tak, no nie, no to takiej roli... U nas na kanapie ja, same gwiazdy. Ta, takiej roli to ja bym się nie powstydził, prawda? No mnie nikt nie zaprosił, wiesz, znaczy zaprosili mnie do telewizji śniadaniowej, ale to... W innym charakterze. Wie pan co, tutaj przesuń pan te kanapy, to, bo tutaj nie pasują w scenografii. Od czego trzeba zacząć? Zanim się program zaczął od reżysera, operatora, usłyszałem, nie paj się pan tak przed kamerę, nie paj się pan tak, pan nie jest tutaj najważniejszy, nie paj się pan tak tutaj. Oliwia, to powiedz nam, czy ty też masz tak czasami, że ktoś mówi, Oliwia, nie paj się, daj spokój. Nie mam tak, na szczęście. Mam wokół siebie samych dobrych ludzi, którzy mnie właśnie jeszcze... Mówią, pchaj się. Pchaj się, tak. Bo wierzą we mnie, naprawdę mam postawionych na swojej drodze wielu takich bardzo dobrych ludzi, którzy mnie wspierają, trzymają za mnie kciuki. Chciałbyś wymienić chociaż dwie takie osoby? Masz teraz okazję im podziękować, że możesz powiedzieć tych przyjaciół, o których wspominałaś wcześniej. Znaczy, nie. Znaczy przede wszystkim mojej mamie, kochanie. O, dziękujemy. O, to piękne, pozdrawiamy. Tak, mamy to ona za mnie najbardziej trzyma kciuki. To gdzie się wypchałaś, powiedz mi? W sensie... No bo pchają cię przed te kamery, no więc a zaprosiliśmy cię dlatego, że już w pewnych miejscach przed tymi kamerami występowałaś, więc pytam się, gdzie się wypchałaś? Gdzie się wypchałam? No właśnie we wspomnianym wcześniej, przed chwilą, na dobre i na złe. No. Miałam okazję zagrać w Sprawiedliwych, w Kaście. Okej, zacznę od początku. Ja zaczynałam w paradokumentach takich po prostu. Ukryta prawda, coś takiego? No coś w tym stylu, tak. Szkoła. Lombard. W Lombardzie nie. Ale to nie jest. Paradokumenty nie zagrałam. To jest ulubiony serial moich dzieci. Czyli lepiej w Lombardzie niż w Ukrytej Prawdzie. Tak. Zdecydowanie. O, a ty, w ogóle. To czyli pokazanie się w dobre i na złe, która jest fabułą, serialem, ale już takim z wyższej półki, prawda? Tak, tak, no to już jest coś innego. No i to się odczuwa też w ogóle, jak się zna planie, że wszystko jest bardziej... Tak, no tam jest po prostu wszystko tak na tip-top, że mi samej się tam lepiej w ogóle grało. I co tam jeszcze dają takiego, że tam fajnie się tam spędza czas, jakieś rozrywki między nie ma czasu, to jest w ogóle po prostu, idzie się do garderoby, przebieranki, malowanki w ogóle i leci się nagrywać scenę i tak się nagrywa czasami po 11 scen dziennie. No ale nie ma czasu, żeby pogadać z tymi aktorami tak na offie, tak poza kamerami, no. Bo ty z kim grałaś? Z Żebrowskim, no. Nie, no, tam to poznałam na backstage'u. A kogo? Pana Żebrowskiego, ale ja grałam z panem Piotrem Głowackim. Ojej, no to też najwyższa półka. No, bardzo dobry aktor i jedynie kiedy mieliśmy tak okazję porozmawiać, to na offie, to też tak przy kamerach, jak się ekipa ustawiała. Bo to wszystko szybko leci, to nie ma czasu po prostu. Ale robicie takie na przykład ćwiczenia takie, bo widziałem, że aktorzy robią ćwiczenia takie lekcyjne. Dykcyjne. A która kamera mnie bierze? No, robicie takie, żeby rozluźnić tutaj aparat. Tak, ja robię, nauczyłam się ich głównie na warsztatach w sumie moich takich aktorskich, no to robię różne gryda, grdy, grdy, grdo, grdu i tak lecę po prostu. Naprawdę? Przez pół godziny. No jak, to za aktorka, no to wiesz. To... Żeby, przed wszystkim, żeby... Ale przed śpiewaniem też się takie coś stosuje, czy...? Ja na przykład stosuję, zwłaszcza jak śpiewam na przykład piosenkę aktorską, no bo wtedy to jakby dykcja jest bardzo ważna. Mhm. No jak śpiewam coś po angielsku, to może niekoniecznie, bo... No tam, bo to można z kluskami w buzi w ogóle śpiewać.
No, tak. Że połowa artystów śpiewa z kluskami w ustach, więc to ciężko zrozumieć. Jakby się ktoś uczył języka angielskiego od tego, od niektórych piosenkarzy, to się dużo nie nauczy. No, to trzeba przyznać też. Czyli można się nauczyć grając w serialach. Bo mówią, że seriale to taka produkcja filmowa niższej kategorii, jak grasz w serialu. Ale nie, to jest... Paweł, to już się dużo zmieniło. No, to już teraz nie ma. No wiadomo, że jak nie grasz w serialu, to też cię nikt nie zna. No. I wtedy nie możesz wystąpić w normalnym filmie, tak? Jak to jest z tymi kategoriami? No weź, Paweł, patrz, no bo oceniliśmy serialowe, produkcje telewizyjne, tak? Że jest Ukryta Prawda, to na samym dole, później jest Lombard, później jest na dobre i na złe, a później są może jakieś filmy, tak? Jakieś fabularne, niby tak. Pełnometrażowe. I to nie jest tak, że nie można zagrać w filmie, jak się nie grało wcześniej w serialu. Ja powiem szczerze, że w tym zawodzie trzeba mieć po prostu dużo szczęścia. To nawet nie tyle talent, co właśnie po prostu szczęścia. Z tego, co widzimy, to temu szczęściu bardzo dopomagasz, no bo to jest szkoła muzyczna. No i pierwsze szlify aktorskie w naszym zawierciańskim MOK-u pod okiem pani Marii Kusin. Tak. I jak wspominasz swoje pierwsze wrażenia estradowe? Ja bardzo dobrze. Ja miałam 4 latka, jak pierwszy raz wystąpiłam na scenie. Mam nawet nagranie z tego czasu. Dużo się nie zmieniłam, bo ja ani dużo nie urosłam. Zmienić też się dużo nie zmieniłam. Na pewno. Jesteśmy przekonani. Zresztą mamy takie zdjęcie tam na Instagramie. Jak kto chce zobaczyć, to na cymbałkach to chyba nawet ze 4 miesiące miałaś, jak grałaś. Tak? No, jakoś tak mniej więcej. 4-5. Ja bardzo dużo wspominam. Ja się już wtedy zakochałam po prostu w scenie. Wiedziałam, że to jest po prostu moje miejsce. I że to chcę robić. Ja się po prostu nie, od tamtej pory nie wyobrażałam w niczym innym. I ja się cieszę, że jakby miałam już taką, mam i miałam już wtedy obraną taką drogę, bo wielu moich rówieśników mówi, że nie wie, co chce robić w życiu. No to jest jedna z największych bolączek. To my tutaj staramy się w programie, wiesz, jakby edukować w tym zakresie, żeby mówić młodym ludziom, żeby podążali za swoimi pasjami, za swoimi ambicjami, za swoimi talentami, tak? I ty za tym talentem podążasz. Talent odkryłaś w wieku 4 lat i konsekwentnie wtedy duża rola mamy była. Nie? Też. Tak, bo ja w ogóle na te zajęcia trafiłam przypadkowo, bo ja chciałam z moją taką wtedy przyjaciółką dostać się na zajęcia taneczne. No i ona była ode mnie rok starsza, ją już przyjęli, a ja byłam za młodziutka. No i ja tak mamy narzekałam, że jejku, no przecież ja też bym chciała na jakieś takie zajęcia chodzić. No i ona, żeby zaspokoić biedne takie dziecko, to tak znalazła mi te zajęcia teatralne. No i ja na nie poszłam, no i z zupełnego przypadku to wszystko wynikło, bo to jakby no nie było jakby planowane, że moja mama, a dobra, bo ja chcę, żeby moja córka była aktorką. Okej, no czyli zajęcia teatralne w MOK-u, ale w szkole też jakieś kółko teatralne, jakieś występy? Tak, jak coś było, to ja zawsze byłam chętna. Chalić się tam, ty tam na scenę, coś zapowiesz, tak, konferansjerka jakaś. Wszystko. 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 Co się dało, to mi dawali. Tylko... Czasami całą akademię obskakiwałam ze wszystkim. Powiedz mi, czy trudno młodym osobom z takiej małej miejscowości jak Zawiercie, no, gdzie nie ma tego takiego mocnego ośrodka kulturalnego, takiego nie mamy z tradycjami, nie mamy własnego teatru, nie mamy, no Leopold Stawarz próbuje tworzyć jakby orkiestry, tworzyć młodych grałam muzyków. Grałam przez jakiś czas nawet. No, tak mi się właśnie wydawało. No, przez Polskę wszyscy artyści, muzycy. Także Polciu, zapraszamy cię tutaj, no, powiesz nam o swoich doświadczeniach z młodymi artystami. To powiedz mi, czy jak teraz się spotykasz z artystami, czy aktorami, czy muzykami w swoim środowisku obecnym, to czy im jest łatwiej, jak pochodzą z Krakowa, z Wrocławia, z Poznania, z Częstochowy nawet, no bo tam to, czy to jest łatwiej? Czy jednak więcej pracy musisz włożyć w to, żeby zaistnieć? Nie powiedziałabym, że chodzi o pracę. Raczej jest im łatwiej, na przykład, jeżeli są jakieś castingi, czy coś takiego. Oni mają więcej możliwości, że na przykład w jednym dniu mogą sobie iść na ileś tam castingów, bo tam mieszkają. Natomiast ja myślę, że to nieważne, czy człowiek jest z Zawiercia, czy z Warszawy. Po prostu trzeba być konsekwentnym w swojej pracy i faktycznie dużo pracować. No i ja pracuję. Szczęście. No i mieć szczęście, tak. Nie, Paweł Kunda, zostańmy w konsekwencji pracy, wiesz. Niech ta rola edukacyjna troszeczkę się przebija, wiesz.
Ale ja spytam o tą, o właśnie wokalistykę czy aktorstwo, bo jest przykład Sławomira, tak? Znanego, znanego muzyka dzisiaj, ale który przez wiele, wiele lat grał jakieś tam ogony w jakichś produkcjach telewizyjnych, aktorskich, nie mógł się przebić, gdzieś tam nawet wyjeżdżał do Ameryki, jak to sam śpiewa, żeby dorobić, bo mu nie starczało na życie. No i wpadł na pomysł genialny, zwłaszcza, że super śpiewał, zrobi karierę muzyczną, no i komercyjnie absolutny sukces. Czy łatwiej jest na przykładzie Sławomira zrobić sukces śpiewając, czy jednak, bo można tutaj zrobić ten sukces jednak samodzielnie, a aktorską trzeba się wiecznie prosić producentów, dyrektorów tych teatrów, żeby jakiś angaż dostać. To znaczy, wydaje mi się, że jest pod tym względem łatwiej, jeżeli chodzi o taką karierę muzyczną, że teraz są takie platformy jak YouTube, właśnie TikTok, czy jakieś takie różne i tam po prostu i producenci wyszukują sami, zapraszają do jakichś programów, czy właśnie no, ludzie sobie mogą po prostu wejść i posłuchać, prawda? Mhm. A jeżeli chodzi o aktorstwo, to trzeba być jakaś agencja, właśnie trzeba jeździć na castingi, tak naprawdę nikt cię nie widzi. Trzeba wytrzeć kupę dywanów, żeby wejść na czerwony. Tak, dokładnie, bardzo dobrze powiedziane, więc może pod tym względem jest po prostu łatwiej, że taką muzyczną karierę, że właśnie można gdzieś sobie samemu ją tworzyć, a aktorsko już niekoniecznie. Ja jakby chcę być aktorką, a nie na przykład celebrytką, bo ja to są dwie różne rzeczy, bycie celebrytą, a bycie aktorem. Ja na pewno chcę być aktorką. Ja nie, w sensie, ja nie mam jakiegoś takiego oparcia, jeżeli chodzi o film konkretnie. Fajnie by było, no bo myślę, że każdy aktor by chciał kiedyś tam w przyszłości, nie tylko w teatrze, ale też przed kamerą się próbować. Ale nie mam jakiegoś takiego oparcia. No dobrze, no trafisz gdzieś do jakiegoś teatru lalek albo dziecięcego, nie wiem, Będzinie, gdzieś tam zapomnianego, no i co, też będziesz szczęśliwa. Tak. Naprawdę. Bo to jest moja pasja, tutaj nie chodzi o to, że naprawdę ja teraz nie żartuję. No bo mówisz, że nie chciała być celebrytką, a tylko aktorką, więc tak myślę, no że... ale właśnie o to chodzi, że ja nie chcę być na przykład celebrytką taką przy okazji celebrytką od wszystkiego, bo na przykład celebryci to na przykład właśnie jakieś tam marki z ciuchami sobie otwierają jeszcze, jakieś tam kosmetyki, nie kosmetyki, bardziej się lansują, jakieś właśnie żyją z Instagrama, a jeszcze właśnie gdzieś tam sobie grają, śpiewają. To nie jest złe. Tylko... Czyli ciebie ten mainstream taki obecny, który króluje, nie bardzo interesuje. Ciebie interesuje komercja. Sztuka. Tak. I ty jesteś artystką, tak. Prawdziwa z krwi i kości artystką. Komercja, słuchaj, komercja B. Tak, ja nie jestem bardzo za komercją. To wiesz co, my jesteśmy taką produkcją niskobudżetową. robimy tylko dobre rzeczy, wiesz? Nie namówisz, to już nie ta klasa niestety. Nie zrobisz tej młodzianki. My ideologicznie wszystko robimy. Dla dobra, dla dobra społeczeństwa, żeby ludzie mieli co oglądać. Nic, wiesz, nasz program też nie jest skomercjalizowany na YouTubie, także też nic z komercją. No dlatego tutaj siedzą. Proszę, jest gwiazda, no. Co cię inspiruje? Inspirujące cię. Kto mnie inspiruje? Może też to będzie taka łatwa odpowiedź, ale ja jestem mega, mega fanką Marilyn Monroe. No wiedziałem, że to po prostu miałem przynieść ten obraz. Właśnie tak na nią patrzę i tak. Wiedziałem, że to powiesz. No. Ja ją mam wszędzie. Tak, ale zdajesz sobie sprawę z nieszczęśliwego finału jej życia też. Zdaję sobie tego, bo ona tak naprawdę w moim przekonaniu polegała właśnie na tym, że była bardzo uduchowioną artystką, nie do końca może w moim przekonaniu utalentowaną na swoją miarę. Wrażliwą. Ale bardzo, bardzo wrażliwą i zapłaciła wielką, straszliwą cenę za to, że zrobiono z niej właśnie celebrytkę od wszystkiego. Tak, znaczy ja uważam na przykład, że ona jest mega uzdolniona. Ja oglądając jej, nieważne jaki film, ja po prostu, nie wiem, tak mi się buzia uśmiecha, bo ja w niej po prostu, no nie wiem, dla mnie ona jest po prostu cudowna. I ja ją mam wszędzie w domu, ja ją mam w pokoju, w łazience nad wanną. Ja ją po prostu uwielbiam. Ja uważam, że to jest tak niesamowicie zdolna kobieta. Tylko właśnie no, źle została poprowadzona. Ale to wiesz, no, to jest bolączka wielu artystów, że w pewnym momencie zaczynają się wypalać jako duchowość, im się wypala, więc sięgają po używki i zaczynają po równi pochyłej. No, no cała plejada gwiazd, które umarły z tego powodu. Nie boisz się takiego zagrożenia? Jak dbać o siebie, żeby...
żeby nie, się nie wyprowadzić z równowagi. To znaczy, znowu się powtórzę, ja mam ludzi bardzo dobrych przy sobie. I, no, głównie, i mama pilnuje. Mama pilnuje. Mama jest taką osobą, która jest zawsze przy mnie i ona jakby wiem, że jakby mi się coś takiego kiedyś tam wydarzyło, no to ona by mnie tak ściągała w dół. Wydaje mi się, że teraz też w ogóle jest większa świadomość tego wszystkiego, więc... Ale no sodowa ci jeszcze nie wolno. Nie masz czego. Siedzi u nas na kanapie. Nie, wiesz, no. Nie, no słuchaj, no, jak na, masz 20 lat, tak? Jeszcze tak? Jeszcze nawet nieskończone. No właśnie, więc a już kilka produkcji, więc jeśli porównać to z twoimi kolegami, rówieśnikami, no to jest tak, jesteś gwiazdą. Tak? Znaczy, no coś więcej na pewno zrobiłam niż większość moich rówieśników. I ja jestem z siebie dumna już w jakimś stopniu, no bo jednak coś tam powiedzmy, że osiągnęłam już i robię coś dla siebie. Szkoła muzyczna, odkąd pamiętasz, tak? Więc później te kursy, szkoła aktorska, to wszystko. A nie żałujesz tego czasu? No bo jednak te najbardiej szalone to lata tak, mijają ci na pracy, na budowaniu wizerunku. Czy nie masz czasem tak, patrzysz na swoje koleżanki i kolegów i tam biwaki, imprezy, jedna, tak, tu filmik, tu tak, tak. A ty jednak mimo wszystko cały czas siebie budujesz i nad sobą pracujesz? Często ludzie zadają mi takie pytania właśnie, ale ja nie żałuję, bo ja wiem, że ja sobie potem będę odcinać kuponiki. Ja w ogóle jestem osobą taką, która lubi żyć intensywnie, a takie życie mi to wszystko... Ja nie mogłabym siedzieć po prostu w domu i nie wiem, iść sobie po prostu... Jedynym moim celem na ten dzień jest imprezka. Nie, ja tak nie albo mogę. Żuberek. Wiesz. Albo tak. A dzisiaj sobie pooglądam na dobrej nazwie. Kiedyś grałam Żuberek. Karmi. Tak bardziej kobieco. Aha, no tak. A takie mam pytanie jeszcze. Nie myślałaś o tym, czy może myślałaś, żeby wystartować w jakimś popularnym programie takim, jak tam się... Talent żeby show. Żeby nie wymienić na, że tam się krzesła obracają, czy tam wiesz, przesłuchania jakieś coś czy tam, się żeby wystartować. Tak. Myślałam. I nie mówię nie na razie. W sensie ja się na razie skupiam po prostu na tym, żeby dostać się na Akademię Teatralną, bo będę sobie teraz zdawać. Widzisz, czyli ty masz takie... dobrze tą ścieżkę opracowaną i trzymasz się jej, nie ma czasu tutaj na próbę czegoś... Nie, no bo jakby chcę iść po kolei. Ja po prostu chcę być z zawodu też aktorem, więc jakby muszę najpierw myśleć o tym i jakbym się może dostała, no to wtedy mogłabym sobie myśleć na przykład w takim programie, bo już bym była spokojna, że już mi tam nic nie zaburzy tego mojego dostania się na przykład na studia. Wymarzona rola! Wymarzona rola? No... ja to w ogóle lubię czarne charaktery. Lubię w ogóle postacie, które są zupełnie inne niż ja. Jestem taka dobra dziewczyna, uśmiechnięta i w ogóle. Laleczka. Sprawiasz wrażenie. Tak, Barbie. To dobrze. Dlaczego może Barbie to nie kończy mnie dobrze? Nie dobrze, że nikt nie zbadał wiesz, inteligencji Barbie. No to ktoś dorobił, że to wiesz... No ale z założenia to nie jest... No to ile razy ci się zapytali ślicznotko, może byśmy tam... No bardzo często. No. Wiesz, to jest straszna łatka przyklejona do mnie. No to wiesz, no ale dajesz sobie radę spokojnie z takimi amantami. Ja się nie przejmuję, idę do przodu. Nie mogę powiedzieć konkretnie, chciałabym po prostu zagrać jakiś czarny charakter, który zostanie zapamiętany. Jakiś charakterystyczny, może być... Może to być... Katarzyny. Kostiumowy film jakiś czy serial, to jest moje marzenie. Anna Karenina na przykład. To nie jest jakaś, ale bardzo ciekawa postać. Ja bym chciała jakąś charakterystyczną. Ta postać mogłaby być nawet oszpecona. Mogłabym być, nie wiem, jakąś obleśną postacią, ale żeby to była jakaś taka po prostu... Taka, że ja bym mogła się wyżyć. Ja bym coś takiego chciała. Właśnie nie chciałabym tak, żeby mnie brali po wizerunku, że o, dziewczynka, blondyneczka i tutaj taka damulka. Tak, powiedz mi, gdybyś miała przekazać koleżankom, kolegom, młodszym od ciebie, bo powiedzmy ci, którzy są w twoim wieku, to już nie słuchają rad koleżanek, które coś osiągnęły. Jakbyś mogła takim sześciolatkom, siedmiolatkom powiedzieć dwa zdania na ten temat, że warto, to...
dlaczego warto? W sensie, no warto spełniać swoje marzenie, jakby jeżeli warto się próbować na przykład. To jest bardzo ważne, żeby tak, się próbować. Tak, żeby nie iść w jednym kierunku i się nie podoba mi się, ale się dalej pcham, bo już to robię jakiś czas. Nie, nie podoba się. Robimy coś innego. Szukamy po prostu, szukamy. I to jest dla mnie, uważam, ważne, żeby szukać się od najmłodszych lat właśnie. Żeby potem nie... Ludzie zaczynają się szukać, mając 25 lat. Tak, i to jest okropne. Dlatego ja się cieszę, że gdzieś tam moja droga się... Skończył najpierw studia, a później co będę robił w życiu. Najpierw chcę mieć magistra, a później chcę mieć zawód. A jeszcze pytanie, jakie studia? Jaki zawód? Socjologa, marketing, zarządzanie. Najpierw szkoła podstawowa, później liceum, później studia, wiadomo, albo marketing, zarządzanie, albo logistyka, żeby się gdzieś zaczepić, a później się zastanowię, co będę robił w życiu. No właśnie, to jest najgorsze. Nie, jak najwcześniej. To jest najgorsze. Nie robimy tak. Tak nie robimy. Subskrybentów i oglądających, nie robimy tak, tylko jak znajdziemy swoją pasję, marzenie, to warto za tym podążać. Proszę to powtórzyć. Warto za tym podążać. Zawsze chciałem być reżyserem. Proszę to powtórzyć. Pani aktorko. No jest reżyserem, prawda? No tak, i wszystko. I kierownik produkcji, ja wszystko, prawda? Ja tu rządzę, młoda dama. Naszymi Państwa gościem była Oliwia Migoń. Aktor. Chciałbym powiedzieć coś. Wierzę w to, że czeka ją piękna kariera, chociażby ze względu na to, z jaką determinacją, z jaką pasją, z jakim zaangażowaniem sięga po rozwijanie swoich talentów. Wymaga to wiele pracy, ale no, nagroda w postaci satysfakcjonującej pracy też jest chyba ważna, prawda? No, jedną trzecią życia spędzasz jednak na budowaniu swoich umiejętności. Wierzę w to, że jest wielu wspaniałych artystów w Zawierciu, w okolicach, którzy przez, chociażby zaczynając w MOK-u na tej znanej historycznej podłodze swoje pierwsze wymagającej remontu. Tak jest. Apelujemy do pana prezydenta, zróbcie remont wreszcie tej podłogi, bo to wstyd. I wypływa się na szerokie wody Zawiercia. Wspaniała aktorka, artystka. Życzymy wielu sukcesów, wspaniałej kariery. Zawsze będę mówić, że jestem z Zawiercia, ja się nie będę wstydzić. I karierę zaczynała się kiedyś. I że tutaj siedziałam. I że pierwszy talk show zrobił dla Ciebie Paweł Łomucki, Krzysztof Eroń. Oliwia, wielka to dla nas przyjemność. Dzięki wielkie. No ale Oliwia Migoń to teraz, a pseudonim artystyczny wybrałaś już? Ja po prostu chcę być Oliwia Migoń. Nie chcę mieć jakiś pseudonim. No ale pseudonim to w karierze takiej bardziej muzycznej, nie? Wokalnej. No Sanach chyba nie ma na imię. Ma Sanach. Zuzana. Zuzanach. Zuzia. Ma na imię Zuzia. Zuzia z angielskiego Susana. Ale, skrót Sana. Ale ma w dowodzie ma Sana? Nie. Zuzana. No to okej. Okay. No to przecież... No niektórzy mają potrzebę sobie taki pseudonim wymyślić. No ale z Oliwii... No mnóstwo rzeczy. Panna Migoczka, coś tam się... nazwiska.